Zapewne dobrze Państwo wiedzą, że Zespół Pieśni i Tańca Podlasiacy obecnie zrzesza uczniów bielskich szkół podstawowych i średnich oraz wychowanków lokalnych przedszkoli. Choreografem i instruktorem jest pani Magdalena Osmulska, a w prezentacjach scenicznych zespołowi towarzyszy Kapela Ludowa Podlasiacy pod kierownictwem pana Andrzeja Karasia. Nasi goście to Zespół Tańca Ludowego Włodawiacy, który powstał w 1954 roku w Domu Harcerza, a obecnie działa w Młodzieżowym Domu Kultury imieniem Oskara Kolberga we Włodawie. Zespół jest prężnie działającą grupą artystyczną, liczącą 160 tancerzy w wieku od 6 do 24 lat. Z zespołem pracuje dwóch instruktorów tańca, pani Anna Mróz i pani Barbara Mierzwa, oraz muzyk, pan Mikołaj Butryn. Szanowni Państwo, myślę, że uprawniony w naszym wspólnym imieniu złożę piękne podziękowania Podlasiakom i zespołowi Kapeli Ludowej i naszym wspaniałym gościom z Włodawy za to, że tak cudownie wprowadzili nas w sposób okrutnie przez nas wyczekiwany, bo przypomnijmy sobie, że to jest zaległy sprzed paru miesięcy, a nieodbyty wskutek ówczesnych obostrzeń pandemicznych koncert, wprowadzili nas w bogactwo polskiej kultury. Jest budującym, że widzi się międzypokoleniowość składów, że kultura ludowa, która tym nie mającym szczęścia z nią obcować, wydaje się archaiczna, zaprzeszła, tak odległa, ze swoim rodowodem sięgającym kilku wieków, przynajmniej kilku wieków wstecz, a wy pokazujecie, że jest tak wszechstronna, tak uniwersalna, że kulturę mamy jedną i bez zrozumienia swoich korzeni nie da się tworzyć i odczuwać także tej kultury współczesnej, skądinąd wszyscy wiemy i często największymi hitami także muzyki współczesnej są te, które twórczo czerpią z bogactwa kultury ludowej. Za to wam pięknie dziękujemy i chciałbym dodać i przypomnieć nam wszystkim, że tym koncertem Podlasiacy wprowadzają nas w klimat obchodów swojego imponującego jubileuszu. Na sali jest wielu kibiców, więc nie zaskoczę, gdy powiem, że to już 30-lecie. Pan Andrzej Karaś z panią świętej pamięci, tak życzliwie i ciepło przez nas wspominaną Barbarą Kendrą, już w 92 roku założyli obydwa zespoły. To znaczy pani Magda wtedy miała 7 lat. Pan Andrzej został przez społeczność naszego miasta doceniony w 2007 roku, zostając laureatem Nagrody Kultury imienia Anny Stanguszków-Radziwiłłowej. Taką samą frajdę będę miał jako prezydent w tym roku, gdy podczas tych obchodów jubileuszu, które chyba mogę zdradzić, planowane są na 3 lipca w amfiteatrze, będę taką nagrodę wręczał pani Magdzie Osmulskiej wraz z dwoma nagrodami z tytułu jubileuszu właśnie
Kapeli Ludowej Podlasiacy i Zespołowi Pieśni i Tańca Podlasiacy. W tym roku, i to jest prezent od nas wszystkich, mieszkańców Białej Podlaskiej, bo to siłami naszego budżetu przeznaczyliśmy, myślę, że sporą kwotę na zakup strojów. W ten sposób pokazujemy wszyscy, jak bardzo doceniamy to piękno, które na co dzień czynicie, jak bardzo jesteśmy dumni z krzewienia dziedzictwa kulturowego i utrzymywania naszej tożsamości na tak imponującym, wspaniałym poziomie. Jeszcze raz 100 lat i wielkiego święta w tym roku przy okazji jubileuszu 30-lecia Podlasiaków. Gorące serca, choć dookoła sroga zima. Zmartwione usta, okrzyk wolności się zaczyna. Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. I nie stój obok i podaj.